Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Z tej strony Yuken, a przed Wami 21 odcinek z Farming Simulatora 22 z pierwszej serii, w której zaczynam swoją przygodę właśnie z farmingiem. No, moi drodzy, można by powiedzieć, że 21 odcinek to będą niezłe jaja, ale o tym za chwileczkę się przekonacie. Na pewno, jak sami widzicie, mam tylko 83 tysiące euro pieniędzy. Co się stało z tymi pieniędzmi? Jak ja je przetraciłem? Robiłem to, moi drodzy, celowo. To był bardzo celowy zabieg. Chciałem trochę takiego dreszczyku emocji poczuć. Widzieliście w poprzednim odcinku też ogromne zakupy. Nakupowałem sprzętów, które, no, nie powiedziałbym, że nie są mi potrzebne, bo jak najbardziej są. No tu jeszcze kupiłem taką oto przyczepę z takim trakiem. Stwierdziłem, że nie wszędzie traktor musi być. Będzie on służył tylko do rozwożenia jedzenia i tylko krowom. Osobna ciężarówka będzie służyła do wożenia jedzenia, ale to będzie na traktorze prawdopodobnie już. Przyczepa będzie służyła do wożenia jedzenia kurczakom. Tutaj się oczywiście jedzonko do krówek produkuje. Wszystko na razie, moi drodzy, bez zmian. Pokażę Wam, dlaczego mam tak mało kasy, bo to jest czerwiec, ale ja nie będę tego ruszał raczej. Zobaczcie, co tu się stanęło, widzowie. Chociaż z drugiej strony pomyślałem, że może niepotrzebnie, może powinno to zalegać jednak w magazynach. Natomiast to są meble, których nie sprzedałem od 2 lat. Znaczy, to jest 2 rok, jak nie sprzedaję mebli. Nie wiem jeszcze, czy zrobię to w tym odcinku. Natomiast, a może zrobimy na spontanie. Natomiast dziś i tak mamy inny zupełnie plan. Dlatego tak mało kasy. Ja chciałem po prostu niczego nie sprzedawać, aby poczuć ten dreszczyk, aby tylko kupować, wydawać. No, pola żadnego nowego nie kupiliśmy. Tutaj troszkę też dużo się pobawiłem z równaniem terenu, żeby to jakoś w miarę było. No, jeszcze jakieś drobne poprawki naniesiemy, żeby tutaj, powiedzmy, nie było tej dziury pod tym budynkiem. No, ale to już są takie bardziej kosmetyczne rzeczy, które będą działały tutaj tak samo. Natomiast widzicie, no ewidentnie udało mi się odzyskać drogę. Droga już nie jest przeze mnie zamalowana. Dlaczego powiedziałem, że w dzisiejszym odcinku będą niezłe jaja? No bo po pierwsze muszę w ogóle znaleźć ciężarówkę do jaj, bo temat jak najbardziej jaj będzie dotyczył. Zaraz mi pewnie wyskoczy jakiś komunikat, że brakuje w kurniku miejsca na jaja. Wcale się nie zdziwię. O, tutaj mam traktorka z drugą przyczepą, która będzie służyła do... już służy do dowożenia jedzenia dla kur. Kury mają się dobrze, moi drodzy. Nie wiem, skąd mi się jakieś tutaj czarne kury wzięły. No, porozmnażały się widocznie. Nie wnikam w to. Natomiast słuchajcie, w ogóle mamy mleka tyle, że chyba byśmy mogli się w tym mleku kąpać. Jajek nie lepiej. Tam już widzicie powoli ten galimatias, ale ja tu muszę zrobić mały porządek, bo jest troszeczkę nie tak, jak być powinno. Jest, moi drodzy, nie tak, jak być powinno. Pozwolę sobie tutaj akurat w tej sytuacji wspomóc się modem z super siłą. I tak będzie to wymagało dużo mojej pracy, więc wcale nie będzie to aż takie wspomożenie się. Natomiast tak, już dobrze widzicie. Natomiast fakt, tutaj jest tak zrobiony ten kurnik, że tutaj wózkiem widłowym by można wjechać, ewentualnie tym ładowaczem kołowym. Natomiast no, ciężarówką tu nie wjedziecie, ale my, żeby ten odcinek był szybszy, będziemy się posługiwali właśnie tą super siłą i autoloadem, bo odcinek, moi drodzy, będzie... Ej, coś innego miałem zrobić. Odcinek będzie, słuchajcie, dotyczył sprzedaży jajek. Chcę zobaczyć, ile na tych jajkach po prostu zarobimy, gdzie je w ogóle sprzedamy. No chyba w tym markecie, który tam jest, ale jeszcze będę zaraz patrzeć. Jestem w ogóle ciekaw, ile tutaj tych jajek jest. Ja już jakby no, nie jestem w stanie w tej chwili, widzowie, tego nawet policzyć, więc może po prostu policzymy na ciężarówki, ile zmieści się tych jajek na ciężarówce. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy, że paleta to jakby nie jest liczba sztuk jajek, bo jak widzicie, jedna paleta to jest 1400 jajek, więc później będziemy musieli to też jakoś fajnie i starannie policzyć. Jestem ciekaw, ile zarobimy. Dlatego nie chciałem, jak widzicie, tutaj żadnych transakcji wykonywać. Chciałem zrobić to razem z wami, ażeby sprawdzić, czy to się opłaci. Oczywiście bardzo dużo kasy wydałem, nie jest to tajemnicą. Poszła naprawdę duża, duża, ogromna kasa, moi drodzy, na pokarm dla
naszych kurczaków. Później odkryłem, ale to też nagram może o tym specjalny odcinek, już będę gdzieś tam do tych rzeczy, które odkrywałem w farmingu, starał się zrobić z tego jakieś fajne poradniki. Ponieważ, moi drodzy, później odkryłem, że ta pasza dla kurczaków, no spoko, ona jest droga, no ale tak naprawdę, jeżeli karmicie ją, tak jak myślałem poprzednio, samą pszenicą, to też nie będzie źle. Tam ta wydajność i tak się nie zmienia, one jajka i tak niosą. No a pszenicę możecie pozyskać po prostu z pola. Ja tą pszenicę właśnie w taki sposób pozyskałem, jeszcze tego eksperymentu nie robiłem razem z wami, ale do tego też wrócimy. Będziemy starali się jakieś tam pole jedno dobrze zaorać i zobaczyć, czy uda się faktycznie stworzyć jakby nowe pole w tym zamyśle. Powiedzmy, że jakiś realizm zachowujemy, żeby nam się nie potukły te jajka. Powinno wejść prawdopodobnie 40 palet na tą ciężarówkę, na tego manika, ale to się okaże, ile to, jak nam tu pokaże później ten wskaźnik, ale to już będziemy musieli wsiąść. No to tak myślę, że tu drugi raz będziemy musieli też przyjechać. To jestem ciekaw, ile my, moi drodzy, za to dostaniemy pieniędzy. Możecie obstawiać już, jakby ktoś chciał. To możecie jak najbardziej obstawiać. Mamy 5 kurników, słuchajcie, bo ja też troszeczkę poza odcinkiem troszkę jednak tutaj dopieściłem ten teren i stwierdziłem, że tam gdzie... Znaczy właściwie jesteśmy w tej chwili chyba w tym kurniku właśnie, tak, tym dobudowanym tutaj, widzicie? Tu nie było tego kurnika. Był tylko tamten pierwszy przed tym traktorem, tego tutaj nie było, a ja go też dobudowałem tutaj, stwierdziłem, a, już zrobimy porządnie. Wszystkie jajka, słuchajcie, dobra, mamy pełne. Pewnie będzie 40 palet, ale jak to wygląda, moi drodzy, z litrami? 56 tysięcy jajek, to jest bardzo ważne. Tutaj jakby pokazuje nam sztuki, no ilość jajek na sztuki, a nie na litry, nie? W odróżnieniu od tego, jak zazwyczaj coś tam ładujemy na ciężarówkę, no to pokazuje nam w litrach, a tutaj nam pokazuje w sztukach, czyli mamy 56 tysięcy jajek, czyli te 56 tysięcy razy cenę byśmy musieli pomnożyć w tej sytuacji. A oczywiście ja wiem, że z jajek mógłbym też inne rzeczy produkować, ja to wszystko wiem, ale w tym konkretnym odcinku chcę się skupić na sprzedaży jajek. Więc mamy, moi drodzy, no ten country store. Wydaje mi się, to jest ten tutaj właśnie niedaleko i wydaje mi się najdroższy w ogóle, jaką on ma cenę, słuchajcie, 4100 za 1000 jajek. Wiecie co, nawet nie wiem, czy chcę kalkulatorem to liczyć, po prostu zobaczymy, jak podjedziemy. Bo bym musiał pomnożyć 4100 razy 56. Dokładnie tak. Przy czym to jeszcze by trzeba wtedy pomnożyć razy... Mogę strzelić 8 transportów, 10? Nie wiem. Zobaczymy. Zobaczymy, jak tu podjedziemy. Aha, i tu też troszkę przebudowałem, wywaliłem tą piekarnię. Stwierdziłem, że troszkę więcej tego miejsca nam się tu, moi drodzy, przyda. Tak jeszcze tutaj jest to w trakcie upieszczania, dopieszczania. No chcę po prostu pewne rzeczy jeszcze pozmieniać, żeby było fajniej. O, to pieniądze nam płyną strumieniem szerokim. To dostaliśmy tyle, widzowie, to my dostaliśmy tyle, co za jedną ciężarówkę mebli. Bo za jedną ciężarówkę mebli też dostawaliśmy około 200 tysięcy z hakiem. Także no nieźle, nieźle te jajka się prezentują. Na następne odcinki oczywiście przeznaczymy te jajka na produkcję czegoś. Jak najbardziej tak. W tym odcinku chciałbym je tylko sprzedać. Tu sobie silosy wybudowałem w tym miejscu, gdzie był ten żywopłot i wiecie, tu zasłaniamy to, co nieudolnie ten mod nam, kurczę, nie usunął wszystkiego z tego domu, który tutaj stał, ten dom sąsiada. No i postanowiłem to czymś zakryć i decyzja padła właśnie na te silosy, które są mi bardzo potrzebne do, jak sama nazwa wskazuje, no do magazynowania oczywiście, słuchajcie. Do magazynowania, moi drodzy, rzeczy związanych z jedzeniem dla kur. Także no jestem bardzo ciekaw, ile to przypuszczam. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby się okazało, że to wszystko, co tu mamy, no to ładnie te jajka w ogóle wyglądają na tych paletach, ale bym się naprawdę wcale nie zdziwił, gdyby się okazało, że to wszystko, co my tu mamy, i tak się nam nie zmieści.
ja oczywiście jak najbardziej jestem zwolennikiem brać tę ładowarkę kołową, którą mam, tą taką małą, albo ona się czołowa nazywa, nie, czołową na pewno nie, to kołowa. To taka mała klasa i ja bym wolał nią te palety ewidentnie tutaj, wiecie, ładować i się bawić, no ale w sytuacji, w której ja tutaj chciałem zrobić eksperyment i no troszkę nieładnie to poukładałem, wiem, możecie mi to zarzucić, następnym razem postaram się ładniej. Tutaj słuchajcie, powiem wam szczerze, nie wiem w co włożyć ręce. Przyspieszanie czasu to już jest w ogóle jakiś hardcore. Dlatego, że to już jestem prawie że pewien, że to jeszcze jeden kurs będzie z tego. Słuchajcie, no, naprawdę nie wiem, co mam włożyć ręce, dlatego, że albo krowy zaraz chcą jeść, albo zaraz kury głodne, a to kurczę, meble trzeba wyciągnąć, bo już jest ich za dużo i nie chcą się produkować, a to kurczę, coś tam jeszcze, a to gnojówki za dużo, a to mleka za dużo, to mi spadaj z tą kurde tutaj. Skrzynią. A to tego. I co chwilę coś się dzieje i naprawdę widać teraz, jeśli jakby tak jestem w stanie przekonać, jak ciężka jest praca rolnika. Szczególnie, że ja tutaj robię wszystko sam. No tutaj do tych czynności, które no tutaj bym chciał, ale no nie mam możliwości zatrudnić pracownika. No słuchajcie, no nie jestem w stanie zatrudnić pracownika, żeby on mi, nie wiem, tutaj jajka wynosił stąd, tak, czy mleko zawoził na przykład na sprzedaż, nie zrobi tego, bo to testowaliśmy, nie znaleziono trasy i koniec. Nieważne, czy to do naszej mleczarni, czy do tej fabrycznej na mapie, nie i koniec, bo tutaj było pole i nie. Uparł się farming i nic z tym nie zrobimy. Dobrze, widzowie, no to co, no to jeszcze tu mamy 4 palety, no to tak akurat widzę, że zapełnimy wszystko. Jeszcze będę musiał oczywiście troszkę teren porównać, bo niestety to tak nie do końca mi to wyszło z tym równaniem terenu. A kury mi się musiały rozmnożyć dosyć mocno. Dobrze. No i to mam nadzieję, że tutaj się dopełni jakoś, że nie będą takie te palety byle jakie stały, bo ja bym takich nie chciał. Mogłoby to się jakoś na jedną paletę złożyć, już bym miał jedną, a nie trzy, no ale... No nie wiem, zobaczymy, czy to się będzie zapełniało. Dobra, idziemy do następnej. Czyli jakby no prawie dwa many jajek to jest jeden kurnik, przy czym ten kurnik był budowany później, więc no chyba nie jest to dla mnie dziwne, że dobra, nie trzeba włączać, nie jest to dla mnie dziwne, że w tym kurniku jest jajek mniej, bo zobaczcie jaka tu jest sterta. Jeszcze dziwne, że komunikatu nie mam, ale chyba to dlatego, że to chyba widzowie właśnie dlatego, że ja te jajka poprzesuwałem, bo non-stop miałem komunikaty, że słuchajcie, że brak miejsca na palety w kurnik. Także dzisiaj tylko i wyłącznie sprzedaż jajek nam towarzyszy. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie, moi drodzy, wyglądało. Manik został kupiony tutaj po to właśnie, żeby te rzeczy tutaj woził, żeby tamten żółty, czy tam pomarańczowy, mógł wozić spokojnie tylko i wyłącznie meble. Także mamy to wszystko, moi drodzy, ładnie rozgarnięte. Myślę, że tak być powinno. O, taką miniaturkę nawet sobie, słuchajcie, zrobię. Sprzedaż jajek. To już nie bierze? No niech bierze, ale szybko zniknęły. I znowu 230 tysięcy. Pięknie. Pięknie. Podoba mi się. Naprawdę mi się to bardzo podoba. Także tutaj jeszcze ten środek będę chciał jakoś ogarnąć. Nie jestem do końca przekonany, czy te kwiatki były dobrym pomysłem i te latarnie, dlatego że tak patrząc obiektywnie, to tutaj jest taki punkt, że się wszędzie jeździ. No niestety tego krzesła i stolika, kurczę, plastikowego ciągle robię tym modem ukryj, a to ciągle jest i tak widoczne. Także no, to jest niestety minus, a szkoda, bo jeżeli ja kupiłem teren i stał na nim jakiś dom, którego ja nie potrzebuję, a nie jest włączony autolot, kurde. No to myślę, że wiecie, że, no, że powinna być taka jednak możliwość, tak, że ja ten dom po prostu całościowo burzę. Jakby nie rozumiem, dlaczego. No bo jeśli ja bym kupował kilka działek, a niedługo całą, przecież pewnie
Też nie wiem, czy doczekamy do tego momentu. Dajcie znać widzowie w komentarzach, czy byście chcieli jeszcze tą serię kontynuować, bo ja się zastanawiałem, żeby po pierwsze próbować od nowa, może na innej mapie, ale od nowa mam na myśli na większym poziomie trudności, już takim bardziej realistycznym, bo tutaj zaczęliśmy od łatwego, żeby się nauczyć mechaniki gry. A jakbym zaczął na przykład bez farmy, bez maszyn, że tylko bym musiał wypożyczać maszyny, to może by było to lepszą opcją. Bo tutaj, no jakby zobaczcie, no mamy te krowy, mamy te kury, to już w zasadzie, jak widzicie, no jesteśmy ustawieni, bo zaczynając odcinek było 80 tysięcy na koncie, a mi się mocno wydaje, że to spokojnie zakończymy odcinek z kwotą nawet i może paru milionów. Jest to bardzo prawdopodobne. Bo jeżeli bym sprzedał meble, no to na pewno tak będzie. No to jakby gdzieś te wyzwania, gdzieś te challenge, ale z drugiej strony challenge'em może być zrobienie fajny sposób tej mapy. Bo jak widzicie, ja tutaj robię wszystko zupełnie inaczej. Skupiam się na totalnym takim projektowaniu i dość dużą wagę ku temu poświęcam. Więc może warto o tym też pomyśleć, żeby to kontynuować właśnie w taki sposób. Do przemyślenia temat, moi drodzy, wszystko tak naprawdę zależy od was. Ja te odcinki dla was nagrywam. Bardzo mi miło, że w ogóle chcecie oglądać. Jest mi bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich was gorąco i serdecznie. No i muszę przemyśleć właśnie, jak to dalej rozkminić. Bo oczywiście tu jest kolejny plan. To są jakieś tunele foliowe bądź szklarnie. No generalnie no jest to jedno i to samo, jakby nie patrzeć. Żeby tam jakieś sobie pomidorki rosły, czy tam chyba truskawki. Natomiast, no, nie wiem, co, no, jakby, no, są jeszcze jakieś inne rodzaje zwierząt, no, tylko jakby nie bardzo rozumiem, bo tak, no, krowa wiadomo, bo daje nam mleko. Kurczak, no, jest tu używany u nas nie jako drób, tylko jako jednak jajka, tak? Kolejną rzeczą, no, to potem do dyspozycji są świnie, owce, no, owce jedynie dla wełny, tak? Dla ubrań, to jeszcze by może była opcja. No, nie wiem, jeżeli chodzi o konie, no, to jakby jakie tam są opcje. Więc to jest temat do przemyślenia. Tylko pamiętajcie, że tych zwierząt mając tyle, no ktoś musi je karmić, a ja już w tej chwili nie nadążam. Kupiłem naprawdę ogromną przyczepę z ogromną pojemnością z tym jedzeniem i tylko tak jeżdżę z tym TMR-em i wożę ten TMR i tak jak wożę, tak ciągle brakuje. No to wiecie, o, taką miniaturkę sobie zrobimy, słuchajcie. Także cały czas mi tego jedzenia brakuje, jeśli jeszcze wezmę czas, przyspieszę. Oczywiście coś za coś, bo teraz widzę, że wydałem sporo kasy na tą karmę dla kurczaków i jak widzę, no już widzę, że to się opłaca, nie? Natomiast zrobiłem to też bez sensu, bo no później odkryłem, a tam stał mój ładowacz. Odkryłem to później, że to bez sensu zrobiłem, bo mogłem przecież je karmić samą pszenicą i też by było ok. W sensie, że tam się nic nie zmienia w tej wydajności, nadal ona jest 100%, nie trzeba trzech rodzajów karmy. Tu w przypadku kur to się nic nie zmienia, nie? Zobaczcie, zdrowie mają moje kury 100%, a teraz nawet nie wiem, jakie tam jedzenie mają. A, znowu trzeba autoloada włączyć. Ach. Ciągle się zagalopuje. No, euro spoko, kurde, ile tutaj jest tych, nie wiem, czy wszystkie, słuchajcie, no może jak już to wszystkie te jaja, nie, na paletach całych, może założymy tak, że trzy kursy zrobiliśmy, na każdym było 56 tysięcy, to po prostu ważne, żebym pamiętał, ile jest kursów, to wtedy będę wiedział, ile, ale już mamy 150 tysięcy jaj sprzedanych, jakby nie patrzeć, nie, 168. No niesamowite. Moi drodzy, albo nie.
Zobaczymy, zobaczymy jak tam w tych pierwszych kurnikach, bo ja nie wiem, czy tam w ogóle wejdziemy, bo tam to chyba jest nawalone pod sufit. Ja nie pamiętam, bo słuchajcie, tu już naprawdę, już nie wiem, w co mam ręce włożyć, drogi widzu. Mi by tu się pracownicy jacyś przydali. I to, kurczę, właśnie jest problem, że nie da się tego tak ogarnąć, żeby tutaj pracownika jakoś zatrudnić, że pracownika możesz wziąć jedynie do orania pola i to w zasadzie wszystko, pod warunkiem, że oczywiście pole jest polem. Będę chciał zrobić eksperyment. Czy to tak działa, że jeżeli ja sobie wyznaczę pole poprzez oranie, bo tak przynajmniej w farmingu było napisane w instrukcji, że można tworzyć pola orząt, tam gdzie pola nie ma, no to jeżeli, idąc tą myślą, jeżeli ja sobie wyznaczę pole przez oranie, no to ono powinno być przez farming traktowane jako pole nowe, tak? Czy to na mapie, czy przez pracownika, który miałby to pole zaorać. Żeby on mi nie jeździł, nie wiem, po tym obszarze, jakie miało stare pole, tylko żeby jeździł w obszarze nowego pola. Ale to taki eksperyment zrobimy w następnym odcinku, bo będę bardzo ciekaw. Moi drodzy, i sobie taką orkę właśnie zrobię. Dwa pola może połączę w jedno. Zobaczymy. Tylko to będę musiał kupić jakieś narzędzie do orania, bo kultywator to nie jest. Także będę musiał coś tam do orania kupić, bo chyba nie mam. Dobra, wszystko wzięliśmy? Wszystko wzięliśmy. No to już jest tu pusto. No to i gitarka. Okej, czyli dwa kurniki mamy obsłużone z pięciu, czyli jeszcze trzy przed nami. Chyba dzisiaj się tylko naprawdę na sprzedaży jajek skupimy. Ja nie wiem, czy jest sens, żebym te meble... Czy musiałbym, bo z jednego powodu wam powiem, dlaczego bym musiał te meble. I to mi też już dużo, dużo podpowiedziało. No niestety, słuchajcie, farming ma tak skopany jakiś algorytm czy moduł gry, że jak na przykład w jednym miejscu miałem dużo drzew, to mi lagowało. Ja się dziwię, czemu mi laguje. No przecież ja, no okej, no mam może na ultra ustawienia, natomiast no komputery jakby jest ostatnim, który miałby mieć problem z farmingiem. Tym bardziej, że mam podgląd na zużycie procesora czy karty graficznej i to się ma nijak. Mówię, czemu miałoby mi to lagować, nie? No i ostatnio się przekonałem, że jak te meble złożyłem tam w tym miejscu, gdzie wam pokazywałem, to też laguje, bo tych mebli jest tyle. Więc jak jest dużo różnych rzeczy, czy drzew, czy przypuszczam mebli, to mogę się domyślać wszystkiego w jednym miejscu, to laguje. Więc tu wcale się nie zdziwię, jak mi będzie lagowało. Na razie na szczęście nie, ale gdyby mi lagowało, bo mam dużo... Bo mam dużo na przykład budynków, tak? W jednym miejscu. To jest naprawdę, tutaj jest masa budynków. No jeszcze nie... Myślę, że nie powinniśmy jeszcze tej serii tak totalnie kończyć, bo ja jeszcze nie zrobiłem jednej ważnej rzeczy. Może bym to zrobił w którymś z następnych odcinków, jakbym teraz sprzedał te meble. Znaleźć sobie miejsce, w którym będzie... Taki mój raj na ziemi, bo to oczywiście to gospodarstwo jest moim rajem na ziemi. W ogóle dziwię się, że ja go kurczę nie... Ej, sarenki! Że ja go kurczę jakoś fajnie nie ogrodziłem, nie? Żeby mi ktoś tutaj też niepowołany nie wchodził. Ale... A, autoload. Ale tak się zastanawiam właśnie, czy nie zrobić sobie takiego miejsca, gdzie bym miał swoją chatę, kilka swoich samochodów, jakiś tam typu, tak jak właśnie sobie mówiłem, tego Mustanga, takie bardziej osobówki, nie? I jakoś tam też urządzić jakieś miejsce, nie wiem, na piknik. No musiałbym przemyśleć, ale... Oj, to już by się realistycznie to stukło. Ale powiem wam, że znalazłem takie miejsce na mapie, gdzie jest taka fajna błękitna woda i szkoda, chyba że wy widzowie wiecie, bo ja bardzo chciałem takie różne rzeczki robić, ale tutaj nie mam czegoś takiego, że jak wykopiesz dziurę, to ci woda się pojawia. Czy ktoś z was wie, w jaki sposób... Może trzeba water wpisać po prostu w modach, ale... Chciałbym mieć rzeźbienie terenu, no takie jakie miałem, nie wiem, City Skylines, że rzeźbię teren i że mogę stawek sobie zrobić, nie? No bo skoro mam fajne rośliny wodne, bo to mam pościągane, no to chciałbym właśnie w tej swojej, że tak powiem, hacjendzie zrobić fajny stawek, ale kopanie dziury nie gwarantuje, że stawek się stworzy. Zresztą byłbym gotów wam nawet i pokazać. Mogę wykopać najgłębszą dziurę, ale wody tam nie będzie, no chyba, że trzeba, nie wiem, poczekać z miesiąc, aż ta woda nasiąknie. No tak, to znowu nie testowałem tego.
Ale wydaje mi się, że niestety to tak nie działa. O kurde, ile tu tych palet jest. Mówiłem, że tu będzie więcej. Cztery kursy mamy za sobą, no bo jeżeli 200, średnio 230 dostajemy za kurs, no a mamy milion, no to to mamy cztery kursy za nami, to tu będzie jeszcze jeden pewnie kurs, jak nic. Już nawet mi się w tej chwili nie chce za każdy... Cztery to znaczy, to jest piąty kurs, w sensie, to jest piąty. Ale cztery są za nami. Patrząc po kasie, no kurde, się zaklinowałem. Musiałbym tu jeszcze... Troszkę to narzędzie z równaniem terenu mnie tutaj poddenerwowało, bo tak mówiąc szczerze, mogło być lepiej zrobione i to porównuję do City Skylines 2, gdzie no naprawdę dużo tam też sobie projektowałem miasta i rzeźbiłem. No to też widać te pozostałości moje, nie? Do projektowania, że widzicie, no ja tutaj idealne gospodarstwo tworzę, że nie dość, że ono faktycznie zarabia, biznesowo tutaj no jest naprawdę fajnie. No to oprócz tego, że zarabia, to naprawdę fajnie wygląda, nie? I wygląda w nocy, i wygląda w dzień. A to jeszcze dużo rzeczy jest takich, które chciałbym w jakiś sposób zrobić. Muszę pomyśleć, czy tam jakieś bramy w ogóle nie zrobić do tego tartaku. A to wszystko muszę sobie dobrze jeszcze przemyśleć. Jakieś ogrodzenie. Tylko wiecie, jest też ten problem, że nie wszędzie się da, nie? O, 1 200 000. Dziwne, że te sarny mi wbiegają pod auto. No ta kabina się tak trzęsie dziwnie. Tam się auto nie rozleci, nie? Dobra, szósty kurs, a jeszcze dwa kurniki. Ja pierdzielę. No to odcinek tylko będzie poświęcony jajkom. Myślę, że nic więcej tutaj nie będziemy dzisiaj robili. Już to kokanie mi po prostu... Koko. Tak jak miałem dosyć drzew, bo tak, jeżeli miałbym zacząć od nowa serię, tak, bez nawet sprzętu, to oczywiście, że bardzo dobrym pomysłem byłoby zrobienie znów dokładnie tego samego, co zrobiłem teraz, czyli posadzenie drzew i... Tylko, że no wiecie, że miałbym zacząć na poziomie trudnym, nie mając nawet własnej ziemi, tym takim chyba ekstremalnie trudnym, no bo jest, to jest średni, jest pośredni, jest średni, musimy to, tym temu się przyjrzeć, widzowie. Bo ja teraz jakby no zacząłem na łatwym, ale no też, ja wam mówiłem, no zacząłem na łatwym dlatego, że chciałem w ogóle się nauczyć tutaj tych zasad, bo wiele też od was się nauczyłem i bardzo wam dziękuję za wszelkie uwagi. Ja nie miałem doświadczenia z rolnictwem, nie miałem doświadczenia z farmingiem. Nadal uważam, że farming jest trochę mało intuicyjny, bo jeżeli no zaczynasz i czegoś sam nie odkryjesz, albo ktoś inny ci ewentualnie nie pokaże, no to... No to jest lipa. Dużo, że możesz się szybko zniechęcić, bo jest dużo takich właśnie sytuacji, że no musisz sobie gdzieś tam odkryć pewne rzeczy, nie? Ja to poodkrywałem, na przykład powiem wam szczerze, możecie się śmiać ze mnie, ale pobudowałem te kurniki, nakarmiłem te kury, było napisane tam, ile jest jajek i ja mówię, kuźwa, no o co tu chodzi, gdzie są te jajka, nie? Ja byłem na przykład przekonany, że te jajka jakoś na paletach mi tu wyjadą przed budynek. No i z drugiej strony od tyłu szedłem, otwierałem budynek, mówię, no jest kurnik, nie? I w życiu nie pomyślałem, że tu jest taka szopka, w której się kryją te jajka. Na przykład powinno to być jakoś oznaczone, że tutaj te jajka się odbiera. Oczywiście otworzyłem później drzwi z drugiej strony, czyli tu, gdzie jesteśmy teraz, no i patrzę, o, stoją jajka. No ale jakby... Wiecie, no skąd miałem wiedzieć to na samym początku, jeżeli to nie jest oznaczone? Nie? Także, wiecie, no tak samo jak na przykład w przypadku krów odkryłem to, że nie musimy z tą słomą wjeżdżać do samego środka. Możemy ją na zewnątrz wywalać i też będzie git. Ale tak samo analogicznie możemy jedzenie w bramie wywalać. Także no jest opcji, jak widzicie... Bardzo dużo dziwnych, które nie są takie po prostu oczywiste, nie? Ja też musiałem się tego wszystkiego gdzieś nauczyć. Dochodziłem do tego, właśnie na odcinkach wszystkiego się uczyłem, nie? Widzieliście to wszystko na odcinkach, no jakieś tam szczegóły robiłem poza odcinkami, ale większość rzeczy właśnie robiłem na odcinkach, także
Siódmy kurs to będzie prawdopodobnie. No to mówiłem, 2 miliony jak nic. Jak jeszcze bym meble sprzedał, to zobaczcie. Ja już nie mówię o sprzedaży mleka, widzowie, bo to już ja już nawet nie chcę mówić o sprzedaży mleka, nie? Chociaż możemy jedną cysternę mleka sprzedać, bo pewnie mamy nadwyżki takie, że tak jak mówię, ja bym się mógł, widzowie, mógłbym się kąpać w tym mleku. Możemy zawieźć, ale to robiłem w ostatnim odcinku, nie? Że to mleko dostarczaliśmy do... Zobaczcie, no, czyli siódmy kurs. Także z jedną cysternę mleka to też mamy 200 tysięcy złotych. A ja mam tą wypasioną cysternę, którą kupowaliśmy, co ma 100 tysięcy litrów. Ona ją kupowaliśmy właśnie w ostatnim odcinku. Powiem wam tak, tutaj wiem, że to nie jest realistyczne, ale akurat w takim przypadku, gdzie... Ja wam powiem jeden przykład. Tak, to przyczepa moja, która jest do jedzenia, że tak powiem, dla krów. Też ona nie ma realistycznego ładunku. Ale wiecie co? Coś jest nie tak z tym farmingiem, bo no, po prostu jest sytuacja taka, że bardzo szybko na przykład to jedzenie ubywa, czy to krowom, czy tutaj kurom. I jakby, czy tak samo no, jest kwestia, wiecie, dowiezienia tego TMR-u dla krówek. Ja go sobie ładuję po prostu do jednej dużej przyczepy. Tam z tego takiego jakby z tej fabryki, to się nazywa fabryka jedzenia, tak, dla krów. I rozwożę po tych trzech oborach. Co jest dla mnie oczywiście czasowo, zobaczcie, ile szybsze niż miałbym mieć tego robota. Chciałem powiedzieć kuchennego, nie? No nie kuchennego, może krowiego, tak, do jedzenia. Tutaj, zobaczcie, też wam pokażę właśnie ten fragment. No niestety tutaj, no wiadomo, teren jest do wyrównania i to się będę bawił, ale zobaczcie, stoją te samochody, których ja nie jestem w stanie w żaden sposób usunąć, bo mod usuwający obiekty niestety mi auta nie usunie. Widzicie, nie ma opcji. Także te auta muszą tu stać. Ten zyndzel też tu musi być. Te kosze na śmieci to oczywiście mogę ukryć, ale to może bym mógł ukryć. Już tak wam tylko pokazuję. No i mi, o, tutaj naprawdę mnie czeka. Widzę ładna przeróbka. No może w ogóle jeszcze raz tą restaurację się wybuduje, jak jest tutaj teraz tak wyrównane. Zobaczę. W każdym razie te dziwne tutaj, zobaczcie, odgłosy z marketu wydobywające się, marketu, którego nie ma, czy półki zostające po... To jest środek tego marketu. Ja tego nie mogę, słuchajcie, w żaden sposób... zobaczcie, niczego... Nie mogę niczego schować. Także bardzo mi się to też nie podoba, bo... moim zdaniem, jeżeli tworzymy farmę, to powinniśmy mieć no, 100% możliwość projektowania tej farmy, tak? Czyli, no jakby, wiecie, no ja tu chcę, załóżmy, no kupiłem ten teren, jest on mój, bo to nie jest, że ja sobie, wiecie, gdzieś u kogoś chcę coś postawić, tylko to jest ewidentnie 100% mój teren, tak? I ja nie chcę tam, żeby stał jakiś dziwny market, chcę swój mieć. Jakiś budynek, czy tam restaurację, na której będę na przykład jajka zawoził. Ale to następną partię będziemy wozili, moi drodzy, właśnie jajek po tych moich restauracjach, żeby tam różne wypieki robiły. Także tutaj od razu wam mówię, bo chcę zobaczyć, ile na sprzedaży jajek zarobimy, tak? Ale absolutnie nie rezygnuję z tego, żeby robić te droższe opcje, żeby tam piekło mi chleb. Tylko z tym chlebem się wstrzymałem, bo akurat no, nie mam pszenicy, bo tą pszenicę, co skosiłem z tego małego pola, to po prostu zużyłem na karmienie karmienie kur. I szkoda, że tak późno się za to jakby zabrałem. Mogłem to troszeczkę też lepiej dograć, bo zobaczcie, no kupowałem tą karmę dla kurczaków, która tania nie jest. Wydałem na to, ja wiem, paręset tysięcy, nie pół miliona. I... gdybym miał pszenicę, mógłbym tylko tą pszenicą je karmić i ja wiem, że tam jest podział, ja wam mogę kiedyś filmik o tym nagrać, bo ja to rozgryzłem wszystko, jak trzeba karmić te kurczaki, natomiast w zupełności możemy je karmić pszenicą, czy tam burakami cukrowymi, to jest w ogóle taka ciekawostka, nie? Ja nie wiedziałem, że się kurczaki burakami cukrowymi też karmi, więc mam buraki cukrowe, no bo miałem też na polu, prawda, buraki cukrowe, to... No to, moi drodzy, no to nakarmiłem i burakami cukrowymi, i pszenicą. I to nie robi różnicy, bo mają kury 100% zdrowia. Co mogę wam za chwileczkę pokazać, że
Tam jest wymienione, jaki rodzaj paszy, niby, że oczywiście się świeci, że jedne są na czerwono, bo nie są na przykład dostarczone, ale oj, poślizg padłem. O, to już byśmy jajka mieli, kurde. To już byśmy sobie jajka rozbili. Ale to tak wcale nie działa, widzowie, bo jest skuteczność ważna w tych procentach. Jeżeli skuteczność jest 100%, to po co ja mam... Jakby, no proste pytanie, tak? Po co mam kupować drogą paszę dla kurczaków, tak? Skoro skuteczność jest taka sama, tak? No jest identyczna skuteczność, no bo jest 100% skuteczności w tych jajkach, no to po co? No to po co mam tutaj... Słuchajcie, jeden kurs, znaczy 5 kursów było, to był 9, czy ten będzie 10? Nie, 10 nie, bo to byśmy mieli 2 300 000, czyli to będzie pewnie 9. 4 kursy, to jest tam prawie 1 000 000. To będzie 8 kurs. Będzie 8 kurs. Kurde, ile jajek. Dobra, to niech będzie temat dzisiejszego odcinka. Nie będę tam się rozdrabniał. W następnym odcinku, jakie są plany, moi drodzy, na następne odcinki? O, troszkę źle zaparkowałem, ale już mi się nie chce przestawiać. Jakie są więc plany na następne odcinki? Po pierwsze, sprawdzić różne, nazwijmy to, półprodukty, czy produkty te gotowe z jajek, czyli jajko potraktować nie jako na sprzedaż, a jako na produkt. To samo skupić się pod kątem mleka, bo póki co tylko to mleko w butelkach wyprodukowałem, to no mleko białe jako białe, tak? I też jest spoko. Gdzieś tam nawet chyba mam zapełniony ten magazyn i to mleko też byśmy mogli sprzedać. To nawet może dzisiaj. Więc generalnie skupić się na jakichś tam produktach. No i co tam potem możemy jeszcze sobie podziałać, moi drodzy? No, jest kwestia produkcji ubrań, czyli tutaj ta bawełna będzie nam potrzebna. Jest kwestia produkcji oleju słonecznikowego i oleju rzepakowego. No wiadomo, no wtedy znowu byśmy potrzebowali rzepak, ale własną olejarnię. No i wtedy nasza olejarnia by nam pewnie ten olej produkowała. Zresztą gdzieś ten olej do czegoś nam był tam potrzebny. Nie tylko, żeby go sprzedawać, ale do czegoś nam ten olej był potrzebny. Pamiętam, gdzieś tam do pizzy czy do czegoś. Zobaczymy. No i co? No i generalnie, ja nie wiem, czy tutaj jeszcze bym widział sens, jeśli chodzi o dalsze zwierzęta. Bardziej szklarnie, czyli folie, tunele foliowe, tak, szklarnie. Czyli bardziej ten temat. Bardziej produkcja chleba na większą skalę. Tylko ta piekarnia gdzieś tam ma małe możliwości niestety przerobowe, więc ta mąka, jakby tak dużo mąki nam też nie jest potrzeba. Wtedy chyba młyn zbożowy byśmy musieli własny mieć. No i co tam jeszcze byśmy mogli? Wiecie, że... O właśnie, napiszcie, widzowie, jak macie propozycje. Napiszcie, seria jest dla was. Śmiało piszcie w komentarzach. Jesteście też na pewno bardziej... No, przypuszczam, że każdy z was w tej chwili oglądających jest bardziej tutaj fachowcem w farmingu niż ja. Tak wiem, brzydko wygląda ta dziura, będzie to równane, spokojnie. Wszystko będzie równane, tylko najpierw trzeba jajka wyciągnąć. Jest w planach, ale już takich rzeczy nie będę wam na odcinku pokazywał, to już się pobawię poza, no bez przesady, was zanudzę, ale jakby nie mam pomysłu, no możemy zaraz przejrzeć, słuchajcie. Sprzedajmy te jajka, sprzedajmy też to mleko, które nam zostało butelkowe, albo jedną cysternę mleka. I pomyślmy, w co możemy jeszcze kasiorkę zainwestować. Meble na razie nie wiem, czy w lipcu sprzedamy. Pomyślę, ale to już poza odcinkiem, nie? Już tyle razy na odcinku te meble sprzedawałem, że po prostu poza odcinkiem zobaczycie, ile tych mebli jest. Dobra. Jedna akurat będzie niepełna, dosłownie dwie. Nie, jedna paleta nam zabrakła. Ale to już nie będziemy jeździć i szukać, czy gdzieś się zapełniła paleta. Tam olać to, chyba że zerkniemy tutaj, ale raczej wątpię, żeby była pełna, jak ja mam czas 0,5. No, widzicie, ja mam czas spowolniony. I chodzi mi o to, że tak, jakby no konie, no to jako ozdoba spoko, tylko no z tymi końmi, no to
to nie jest jakiś temat, który no, na dłuższą metę, no tylko jako ozdoba, takie rancho koni koło może mojej hacjendy, o. Bo takie coś rozumiem, mieć chatę obok rancho koni. To to po to to rozumiem, no owce to rozumiem, no świnie no to tylko się na mięso sprzedaje praktycznie, no bo świnia nic nam więcej nie da. Ani mleka, ani jajka, tak? No świnia jest tylko na mięso. Tego bym nie chciał, powiem szczerze. Więc tutaj, jeśli chodzi o świnie, to bym sobie temat podarował. Zobaczcie, prawie 2 miliony na koncie. I jeszcze musimy, widzowie, podjechać tu pod to mleko. To się sprzedaje w tej małej budce. Bo z tego, co pamiętam, to... To tutaj też miejsca brakuje. Tutaj wyboru nie mamy, jeśli chodzi o sprzedaż mleka. No akurat możemy sprzedawać tylko w jednym miejscu, więc nawet nie mam co patrzeć, gdzie jest drożej. Ale jak zobaczcie, jak sprawdzanie tych cen przeze mnie, nie? Gdzie sprzedawać, jak robić, żeby zarobić więcej, jak bardzo mnie to wywindowało, jeśli chodzi o kasę. Aha, dobra. Jak bardzo mnie to, słuchajcie, wywindowało, jeśli chodzi o kasę, nie? Jestem ciekaw, ile w ogóle tu zarobimy teraz na tym. Powiem wam tak, na przykład, też widzowie, że niektóre budynki z tutaj obecnych, coś dziwnie rozładowuję, bo tak średnio widać, niektóre tutaj budynki z obecnych, 300 tysięcy za mleko, patrzcie. No nie oszukujmy się, są bardziej ozdobami, na przykład jak ta piekarnia za nami. To jest dla mnie miejsce, bo stwierdziłem, że no ta piekarnia wygląda w takim starodawnym, mówię tam ta różowa, nie, z tym, właśnie cukiernia, tak. No bo stwierdziłem, że no to po prostu jest stare takie budownictwo. Chciałem, żeby tutaj była też różnorodność, żeby nie było wszystko tylko takie nowoczesne. Dobra, chyba wszystko. Więc jak najbardziej tą piekarnię, znaczy cukiernię wybudowałem, tak? Czy tam restaurację taką w starym stylu, ale w żaden sposób to nam żadnej tutaj korzyści nie daje, bo to ma bardzo mały... Bardzo mały próg, powiedzmy, tego magazynowania, nie? Także to jest bez sensu. Dobra, no to może za chwilkę się przyjrzymy, zobaczmy. No właśnie, bo moi drodzy, bo było takie pytanie, jeśli miałbym zaczynać od nowa, no bo ta seria to była też seria po omacku, gdzie ja nie ukrywam tego, że farminga się uczyłem. Ale jakbym miał zaczynać od nowa, co mógłbym zrobić inaczej? Czy gdybym miał nie zaczynać na przykład z tym drewnem, czy byłbym w stanie się rozwinąć inaczej? Wydaje mi się, że w tej chwili jestem trochę jak taki Midas, bo czego bym nie dotknął, to zmienię złoto. To znaczy, nawet na samej pszenicy, tak naprawdę, jakbym się uparł, zaczynając od zera, robiąc piekarnię, która piecze chleb, tylko też by były mi niestety wtedy jajka potrzebne, nie? Tak samo bym się to robił. Krowy może na początek bym nie dawał, ale zobaczcie, tutaj z tego co pamiętam, to nas by, jeżeli teraz byśmy mieli iść w jakiś temat, moi drodzy, to temat, który by mnie dość mocno na ten moment interesował, na najbliższe odcinki, no to wrócić do tematu rzepaku, ale po to, żeby robić olej rzepakowy, to do tego dojdziemy niżej będzie. Jeszcze temat oliwek jest dla mnie ciekaw i winogron, bo to jest może być ciekawy temat. Taki, bardzo lubię winogrona swoją drogą, zresztą oliwki też. Słoneczniki jako olej słonecznikowy, czyli nie po to, żeby sprzedawać, tylko znowu niżej. Zobaczcie, burak cukrowy. Może bym zrobił tak, że zacząłbym od buraka cukrowego właśnie. Jakbym zaczynał od zera, zrobiłbym cukrownię i sprzedawał cukier. Nie? Jeżeli miałbym zaczynać od zera. No tego już teraz nie robimy, no bo wiadomo. Tak patrzę, co my tu mamy. Bawełna sama w sobie nie jest super tania, ale też nie jest droga. Jest taka po środku. No zawsze mówię, że wszystko, co powyżej 2000 za 1000 litrów jest ok. Natomiast no ja bym tutaj ubrania robił z bawełny. Natomiast tak teraz, obiektywnie. Sprzedaliśmy te jaja, sprzedaliśmy je w najwyższej możliwej cenie. Za chwilę sprzedamy trochę mleka. I tylko bym musiał ten Farmer's Market raczej bym musiał sprzedać, albo w sumie nie wiem, czym one się różnią. No to jest chyba to samo w zasadzie. Farmer's Market. Nie, ten Country Store, czyli ten sam sklep. 2000. Widzicie? Teraz tak, no TMR na sprzedaż bym nie robił.
O, zobaczcie, tutaj już się zmienia sytuacja. Bo mając pszenicę robimy mąkę, z kolei z mąki robimy chleb. I za chleb zobaczcie, jakie już ładne pieniądze dostać. Czyli to by był plan mój na następny jakiś tam odcinek na pewno, sprawdzić sprzedaż chleba. To już jest oczywiste, że będzie się opłacało. Sprawdzić sprzedaż ciasta, które jest, moi drodzy, 10 tysięcy za jedno ciasto. No to w ogóle jest, no to jest w ogóle nie jakiś kosmos pozytywny. Masło przy okazji, wiadomo, w mleczarni, skoro my mamy tyle mleka, to lepiej produkować masło czy ser żółty, tak? Którego też pewnie mamy w nadwyżce, chociaż nie jestem pewien, bo ja na nowo tutaj stawiałem te, na nowo, słuchajcie, widzowie, te mleczarnie stawiałem, więc raczej będą puste. Ale zobaczcie tutaj, ubrania. To jest w ogóle, to już w ogóle jest kosmos. Powyżej 25 tysięcy. Pod 30, nie wiem, jakie są wahania cen, nawet sprawdźmy sobie. 31 tysięcy rekordowo. I to w kwietniu. Nie? Także tu na pewno. No cukru nie mamy, bo no niestety. Przerobiłem wszystko, co miałem. O, i to są te dwie rzeczy, o których mówiłem. Nawet właściwie trzy. Pierwsza rzecz to jest olej słonecznikowy, rzepakowy i oliwa z oliwek. Te rzeczy chciałbym też spróbować, po prostu zobaczyć, jak to wyjdzie. Wiadomo, będzie to ciekawe wyzwanie, bo znowu będzie trzeba jakieś fabryki budować. Cały ten proces produkcji. Sok z winogron, no jak już wiadomo, winogrona będziemy mieli, no to oczywiście, że sok z winogron chciałbym. Następnie w szklarni możemy zrobić albo sałatę średnio, pomidory średnio, truskawki jeszcze średniej, więc to odpada, czyli w zasadzie ja tylko po to będę, moi drodzy, robić szklarnię, aby te rzeczy nie sprzedawać, tylko żeby dodawać do czegoś. Z tego co pamiętam, truskawki gdzieś do deserów, a pomidory, nie wiem czy sałatę też nie, przypadkiem do pizzy, chociaż ja bym w życiu do pizzy sałaty nie dawał, to jest jakiś dziwny przepis, ale pomidory na 100% do pizzy. No czekolada, no to już znacie temat, aczkolwiek to też trzeba by sobie przeliczyć w przypadku, moi drodzy, bo mam pewne wątpliwości, czy lepiej czekoladę sprzedawać, bo tak sobie patrzyłem ostatnio, bo zobaczcie, macie to mleko smakowe, o właśnie, truskawki będą potrzebne do mleka smakowego. I teraz zobaczcie, jeżeli mamy wyprodukować smakowe mleko z czekoladą, to ono będzie kosztowało tyle samo praktycznie, co sama czekolada. No to de facto łatwiej jest sprzedać samą czekoladę i samo mleko i zarobić więcej, niż sprzedawać mleko. Zresztą zaraz to zobaczycie, zapamiętajcie sobie tą cenę. No tam 6900 na więcej, no prawie 7 tysięcy, nie? Prawie 7 tysięcy. No tutaj z tych rzeczy żadnych bym się nie chciał bawić, to jakoś mnie tam nie kręci kompletnie, czy tam pasza mineralna, czy coś, to absolutnie nie. Czy ta kiszonka z kukurydzy, to mnie kompletnie nie kręci. To nie wydaje mi się, żeby to było coś interesującego. Melasa powstaje, słuchajcie, w cukrowni, więc to zawsze do restauracji można sprzedać, ale to ja nie wiem, czy da się, jak się da, to ja bym to zrobił nawet automatycznie i tu nie trzeba kasy. Jakby tam nie musimy nad tym się martwić. No tej paszy raczej sami tej paszy nie wytworzymy, więc tutaj, a znaczy pewnie bym mógł wytworzyć, jakbym miał fabrykę, ale nie chce mi się. O, jeszcze mamy fabrykę, której nie wybudowaliśmy w końcu. To jest fabryka, moi drodzy, truskawkowe ciastka. Musimy zobaczyć, widzowie, bo zobaczcie, że może być ciekawa opcja również z ciastkami. Tam palety to już stwierdziliśmy, że się nie opłaca. Tu jest jeszcze gdzieś była fabryka papieru, ale cena nie jest taka, żeby mi się jakoś to tam chciało. To jest jakiś tam cukier, ale jakiejś innej postaci. Aha, to są te butelki. O właśnie, zobaczcie, moi drodzy. Tak jak rozumiem, butelkę mleka truskawkowego, gdzie te truskawki no jednak są bardzo, bardzo tanie, więc jakby rozumiem tą cenę 6 tysięcy.
Aczkolwiek średnio, bo zobaczcie, że nawet w restauracji za 6 tysięcy sprzedam samą butelkę mleka, czy prawie za 8 tysięcy właśnie w tym miejscu, gdzie sprzedawaliśmy. No to jaki jest sens, moi drodzy, sprzedawać za 6 tysięcy mleko smakowe, gdzie zwykłe mleko wychodzi drożej. Rozumiecie tą ideę, tak? To już jakby to się wyklucza. To nie ma sensu robić mleka smakowego. Można pozostać przy mleku tym bezsmakowym, butelkowym, tak? A to smakowe po prostu sobie podarować, nie? Kwestia jest jeszcze hodowli ryb. Ściągnąłem sobie takiego, bo to gdzieś tam było w tych dodatkowych budynkach, natomiast nie wiem, czy to też... Ryby są zazwyczaj drogie, a tutaj ta cena jest jakaś taka kompletnie. No jedynie jeszcze kwestie fabryki lodów można zrobić. Wiecie co, ja to wszystko przejrzę w następnym odcinku, widzowie. Przejrzymy i zastanowimy się, jaki plan na następne odcinki. To będzie po prostu... przejrzymy, pomyślimy, będzie kontynuacja tego odcinka. Ja sobie wszystko tutaj przejrzę i powiem wam, a wy będziecie mogli też zagłosować ewentualnie, co byście chcieli, żebym zrobił. Ja jeszcze na koniec tego odcinka, moi drodzy, szybko, żeby już te 3 miliony przekroczyć. Zresztą zobaczmy, ile ta mleczarnia ma mleka. No coś tam ma, dobra. No wiecie co, weźmiemy sobie, podjedziemy do pierwszej, lepszej obory, załadujemy mleko. Jak widzicie, teraz mi się lepiej o wiele jeździ, bo tak jest, no już nie obejdziemy. No najchętniej te sidosy tutaj bym nie chciał, żeby tu stały akurat. Ale no jest to miejsce, że tam też się nie da przejechać i nic z tym nie zrobimy. Także słuchajcie, załadujemy sobie jedno mleko, sprzedamy w tym tam supermarkecie. Żeby już te 3 miliony przekroczyć, jak zaczniemy następny odcinek. Ja pomyślę, czy poza odcinkiem widzowie nie sprzedać tych mebli, żeby też była kasa na inwestycje. I być może, znaczy na pewno chciałbym zrobić szklarnię. Chociaż jak widzicie pomidory i tak dalej, no nie jest to opłacalne. Oj, to już ledwo jedzie, no ale no nie dziwne przy takiej masie to. Chociaż jest jakiś realizm zachowany. Więc jakby nie ma opłacalności z tych wszystkich rzeczy, z tych pomidorów i tak dalej. Natomiast, żeby dodawać je właśnie do pizzy, jak najbardziej tak. Jak najbardziej myślę, że... Myślę, że byłoby spoko. Zobaczcie, ile tego towaru tu jest. Ale myślę, że kasa nam szybko skoczy. Nie patrzyłem, ile płacą za mleko, ale to już tam mniejsza o to. Więc to bym był w stanie raczej, moi drodzy, zrobić. I tam teraz tak patrzę na wprost, jak tu jest ten przejazd, tam jest na wprost ten plac też, on już jest kupiony przeze mnie, no bo to była część tej działki, na której tutaj zajmujemy się drewnem. Tak się zastanawiam, czy tam jakichś fajnych budynków nie zrobić. O, i tam jakbym na przykład przy drodze kupił te pola, to tam by mogły być może jakieś rzeczy, na przykład jakaś olejarnia. Ale to tak jak mówię, to sobie przejrzymy w następnym odcinku. Ile przekroczymy? Nie przekroczymy, widzowie, 3 milionów. Niestety, mimo szczerych chęci. 200 tysięcy dostaliśmy za mleko. No ale chociaż trochę opróżniłem tego mleka, no bo tak jak naprawdę wiecie. No to jeszcze raz, to jeszcze raz. Już tak nie opróżnimy, ale chociaż jeszcze raz. Czyli tak, tutaj nie może mleka w tym brakować. Do tego trzeba mleko dostarczyć, bo to mleko w butelkach jest cenne. A to smakowe, jak widać, nie jest cenne. Łe, czekajcie, bo tu teraz tak mam poustawiane, że tu widzicie, to nie jest tak łatwo. Tutaj, kurde, za dużo. Tutaj manewry są, kurcze, niesamowite, żeby się podostawać. Coś muszę z tym środkiem zrobić. To znaczy, on mi się podoba, w sensie, że wtedy też te kwiatki nie były takie złe, ale muszę pomyśleć, jak ja będę najczęściej jeździł, zawracał, bo tak... Mam wrażenie, że chciałem dobrze, żeby było zielono, wiadomo, żeby nie było jakichś takich samych, po prostu samego placu, wiecie, betonowego. O, a tu jest przykład na to, że jakoś cudem zawrócimy, nie zawrócimy, dupa. I właśnie, to jest powód, dlaczego mnie to troszkę przeszkadza, nie? Że tak... Tak jest ciasno się zrobiło po prostu, że niby fajne te lampy, to wszystko super fajne, ale... Ale jednak nie.
ale jednak nie. Szczególnie jak wiozę tyle mleka, które ledwo jestem w stanie uwieźć. No przecież to jest tyle tutaj pojemności, że masakr. No dobrze. No nic, moi drodzy. No to myślę, że ja będę musiał sobie przemyśleć też i wam dam znać w następnym odcinku, co będziemy robili dalej. Jakie challenge na pewno mam posiane, to zboże i te buraki. O, tymi burakami po raz kolejny. No muszę się zająć, żeby ten cukier był. Ja sobie nawet, widzowie, powiem wam szczerze, że w tej sytuacji mogę zrobić manewr taki, że przyspieszyć czas. Nie ma najmniejszego problemu, moi drodzy, żebym ja czas przyspieszył na full, na maksa. Bo to jakby nie ma problemu, tylko boję się, żeby mi zaraz jedzenia u krów nie zabrakło. Kurczę. A tam coś mruga? Słońce chyba tak się nie daje. Teraz musimy do krówek lecieć, zobaczyć, czy tutaj im nie brakuje jedzenia. No myślę, że w tym nie się rozładuje. Jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, bo niestety, słuchajcie, to przyspieszanie czasu ma swoje minusy. No jej, mamy aż pół TMR, zabrakło miejsca. A tu ile u krówek jest? No jeszcze jest trochę pokarmu, ale nic się, myślę, że nie stanie jak... A tu nawet jest pełne to jeszcze. Jeszcze nie wypróżniłem, widzicie. Muszę pojechać, załadować, ale... To mam jeszcze niewypróżnione, jeszcze 34%, więc na szczęście krówki jeszcze... No tak, by nie był czas... Słuchajcie, jak nie był czas przyspieszony, no to... To krówki nie miały jak zjeść, nie? Tu jest jedyny taki minus, że do tej jednej środkowej muszę wjechać do końca, a do tych dwóch wystarczy, że do bramy dojadę. Nie rozumiem tego. A są dosłownie identyczne te przecież obory. Także nie wiem, czemu w jednej działa to inaczej, a w innych też inaczej. Tą ciężarówkę, słuchajcie, kupiłem bardziej tak dla takiego... dla takiej radości, tak? Żeby to... Wiecie, ciągle wszystko, żeby nie wszędzie nie był traktor. Więc ona pełni rolę w sumie traktora. Tutaj tylko jest po to. O, zobaczcie, i można ładnie wyładować. Ona nigdzie tam nie jeździ po polach, więc tutaj sobie robi rolę traktora, ale tak generalnie to. No. Dobra, to można jeszcze załadować sobie tego TMR-a, żeby na pewno krówki miały jedzenie. Także mnie się to bardzo wszystko, słuchajcie, podoba. Funkcjonuje też fajnie. Tylko będę musiał pomyśleć, bo teraz, widzowie, tak, no, jeśli padnie decyzja, no już wiem, raczej podjąłem z tymi szklarniami, no to znowu będzie trzeba, o, tutaj coś nie wyszło z latarnią, to będzie trzeba podjąć taką decyzję, że kolejne pola będzie trzeba. Nie? To nie jest tak, że my się tutaj na pewno, wiecie, mieścimy ze wszystkim. No dalej chciałbym załadować, czemu nie mogę? Za daleko podjechałem, co? Dobra. O, a tu już nam się mleko, zobaczcie, jakieś wyprodukowało w tym czasie, co? A było pusto, nie? A zobaczcie, ile jest palet. Gdzie jedna paleta jest 7000 warta. Tak, tylko wystarczyło czas przyspieszyć. Także z tym czasem to też tak, wiecie, jest. Kurde, no jedź ty. I nagrywałem dzisiaj parę odcinków, słuchajcie, z Eurotrucka i nagle nie umiem ciężarówką tu jeździć, nie? Bo to zupełnie w Eurotrucku jest taki realizm, jeśli chodzi o... To trzeba przyznać na plus dla Eurotrucka. A w farmingu te pojazdy, no tak zupełnie jeżdżą kijowo. Ja nagle, słuchajcie, jak się przesiadam z Eurotrucka na farminga, to jeździć nie umiem. Dobra, to słuchajcie, ja sobie to jedzonko tutaj krówkom dostarczę. Już mamy lipiec, to może i sprzedam jeszcze. Dobra, to już ten czas może znowu zwolnimy na rzeczywisty. Więc nakarmię krówki, być może sprzedam palety jeszcze z tymi meblami, żeby już mieć z tym spokój. Najwyżej zrobimy w następnym odcinku jakąś kolejną inwestycję, też jakieś sprzęty trzeba by pewnie pokupować. Zająć się też tymi polami, które tam, no to już za bardzo ich nie widzimy. Ale tam są te dwa pola, te trzy właściwie. Coś tam skombinować, no jest kilka pomysłów na następne odcinki, ale to już zobaczymy. Także moi drodzy, bardzo będzie mi miło, jak zostawicie... komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów, łapkę w górę. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to teraz, aby nie przegapić kolejnych odcinków. No i widzimy się w kolejnym właśnie odcinku. Także trzymaj się, drogi widzu. Cześć!